Witam Was serdecznie. W dzisiejszym poradniku chciałbym pokazać Wam, jak następuje produkcja mojego bitu. Tak samo chciałbym też pokazać Wam pewną fantastyczną aplikację, plugin w sumie, który bardzo ułatwił mi życie, a mianowicie nazywa się on Citala. I co należy robić? Nie wiem, czy będziecie widzieć te okna, które się tu systemowe, które się wyświetlają, ale postaram Wam się wszystko tu zobrazować. Tutaj jest Citala. W tym momencie klikam plik, wyskakuje mi taka informacja, jeśli chodzi o instrumenty MIDI i ich sterowniki. Klikam teraz na MIDI Map Presets. Wcześniej zrobiłem sobie presety, które nazwałem AKI MPK Mini. Słyszycie? Dotykam moich tabpadów na właśnie MPK Mini. Dobra, i teraz, żeby Wam zobrazować, jak to działa, szukam sobie sampli drumów. Drum loops. No dobra, zróbmy na przykładzie tego. Ten sample wrzucam tutaj na te żółte okienko, jak widzicie. Wyświetla mi się taki niebieski nagłówek, czy ja chcę ten drum loop pociąć. Klikam slice. I jak widzicie, automatycznie mi się tutaj, automatycznie on jakby pooddzielał na poszczególne sample z tego loopa. No i teraz no slice, no dobra, niech będzie ten. No i teraz robimy tak. Nagramy sobie ten loop według własnego upodobania. OK. Wyłączam sobie rekord, wchodzimy w piano roll. No i oczywiście musimy sobie to odpowiednio ułożyć. Powiększmy sobie troszeczkę. Przycisk Alt i rozciągamy do jednego tego najmniejszego paseczka. No i powiedzmy, żeby taki był. Nie widzicie mojego rozdzielonego ekranu, bo mam mikser u góry w monitorze, ale postaram Wam się pokazać. Wszystko gra w jednej ścieżce. My sobie tą ścieżkę przesuniemy na sam początek. I teraz jak wejdziemy w racka, channel rack, sobie może od razu pousuwamy te niepotrzebne elementy. No i teraz klikamy sobie w Citale i tutaj jak klikniemy sobie w te menu, mamy do dyspozycji audio output. Wyświetla się stereo output i 16 kanałów wyjściowych. Klikamy sobie te 16 kanałów wyjściowych, klikamy sobie tutaj w ten trybik, plugin i trybik, processing i klikamy Auto Map Output. Ten główny Citala jest jako taki kanał master. Z kolei musimy sobie odsłuchać, w którym z tych ścieżek uderza werbel i rozdzielić po prostu. Uderza w Insert 3. My sobie od razu go nazwiemy Citala Snare. Od razu zmienimy sobie kolor. Ojeju, nie w tym miejscu zrobiłem.
Dobra, ale to nic. Ale to nic. Teraz jak tu widzicie, jest output 1, 2, 3. To jest master, czyli tu. Jedyneczka jest tu, dwójka jest tu. Czyli my sobie tą dwójkę damy na jedynkę. To możemy sobie powyłączać. Żeby nam po prostu nie... No, po prostu sobie je wyłączamy. OK, dobra. No cóż, chciałem zaprezentować właśnie Wam Sitale. Zaprezentowałem, pokazałem mniej więcej, jak to wygląda. No, dosyć dobry plugin, darmowy oczywiście. Na pewno jak wrzucicie, wpiszecie w Google Sitala, to na pewno Wam to się wyświetli. Także proponuję już to zrobić, bo to jest naprawdę super plugin. Dzięki w takim razie za oglądanie. Subskrybujcie, łapki w górę i dajcie komentarz, ewentualnie co Wam jeszcze można było pokazać, co byście chcieli. Dzięki, trzymajcie się.